Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, czas na informacje dnia, zapraszam. A zaczynamy od informacji z zagranicy. Na linii Izrael i Strefa Gazy trzecią dobę trwają zacięte walki. Rośnie bilans ofiar. Po obu stronach zginęło ponad 1200 osób. Izraelski rząd spodziewa się, że liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych nadal będzie rosła. Ponad 100 osób mogło zostać uprowadzonych. Jest to czas wojny, a w tej wojnie nasza armia jest silna, będzie działać siłą, zwycięży i osiągnie potrzebne cele. Jeśli chodzi o nas, oczekuje się, że nadejdą dni długich i skomplikowanych walk. Wśród zabitych Izraelczyków blisko 90% stanowią ofiary cywilne. Ten budynek, w którym mieszkało 15 osób, został zburzony bez ostrzeżenia, podobnie jak 6 sąsiednich domów, w których mieszkało kilka rodzin, które straciły część swoich członków, a liczby pokażą, że większość z nich to dzieci. Było tam małżeństwo starszych osób, którzy mają około 75 lat, a reszta to dzieci. Zabijają dla samego tego i dla szerzenia zagłady. Izrael powołał rezerwistów, wezwał do walk 300 tysięcy żołnierzy. Naloty, które prowadzi w odwecie, zmasakrowały Gazę. W wyniku ostrzałów nie żyje już co najmniej 493 Palestyńczyków. Domy mieszkalne w Strefie Gazy są równane z ziemią. Uciekliśmy tam z naszego domu, uderzyli tutaj, uderzyli wszędzie, nie rozpoznają ludzi, kamieni ani sklepów. Co powinniśmy zrobić? Czego oni od nas chcą? Władze Izraela podjęły decyzję o odcięciu dostaw wody do Strefy Gazy. Od 2 dni nie dociera tam energia elektryczna i paliwa. Przejścia graniczne w Strefie Gazy są zamknięte, nie ma tam prądu, nie ma wjazdu ani wyjazdu ze Strefy Gazy. Gaza jest oblężona. Jednoznaczne stanowisko wobec tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zajęli Amerykanie. Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił, że w region wschodniego Morza Śródziemnego wysłana zostanie grupa uderzeniowa wraz z lotniskowcem. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej spotkają się jutro w Brukseli. Będą omawiać sytuację w Izraelu. A do kraju wrócili już pierwsi Polacy ewakuowani z Izraela. To łącznie 268 osób. Na razie zrealizowano 3 loty ewakuacyjne. Po Polaków chcących wrócić z Izraela poleciały 2 wojskowe Herkulesy. Przed północą minister obrony Mariusz Błaszczak przekazał informację o wysłaniu kolejnej, trzeciej już maszyny. Trzeci wojskowy samolot Boeing wyleciał właśnie z Warszawy. Na pokładzie są także wojskowi medycy. W Izraelu od kilkudziesięciu godzin bez przerwy pracują ambasada i służby konsularne. Udzielają informacji o tym, jak uzyskać pomoc. Nikt nie zostanie bez wsparcia, ale zapewnienie go wszystkim w tym samym momencie jest bardzo trudne. Pan Wojciech najgorsze momenty przeczekał w Ain Karem. Druga grupa, która była z tego samego biura i która pół godziny po nas miała wyjechać, niestety została zamknięta w Palestynie, no i nie wiemy, co z nimi jest. Planowane będą kolejne loty. Na miejscu wciąż są Polacy, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wszyscy polscy obywatele przebywający dziś na lotnisku znaleźli miejsce w samolotach w poniedziałek i być może również w kolejnych dniach następne loty w miarę potrzeb i możliwości. Pierwszy samolot, jaki wrócił z Izraela, wylądował w Warszawie o godzinie 5:15. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się wrócić do ojczyzny. Ksiądz Jacek Kucharski, który był na pokładzie samolotu, jest przewodnikiem po Ziemi Świętej. Nam udało się zrobić tylko praktycznie zrealizować program w Galilei. Już wczoraj i Betlejem było pozamykane i Jerozolima. Czeka chyba, myślę, ziemię Jezusa bardzo trudny czas doświadczeń. Na pokładzie pierwszego samolotu, jaki wylądował w Polsce, było 120 osób. Ani nie widzieliśmy z bliska, ani nie mieliśmy takiej sytuacji groźnej absolutnie. Natomiast to po prostu było słychać i widać. Zaczęły latać rakiety i to w momencie, kiedy myśmy byli w trakcie zwiedzania. Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek poinformowała, że wszystkim pielgrzymom przebywającym obecnie w Ziemi Świętej zostanie udzielone wsparcie. Zaapelowała też o modlitwę w intencji pokoju i zakończenia konfliktu. Wojskowy Boeing ponownie udał się do Tel Awiwu, by przywieźć do kraju kolejnych Polaków. Więcej o ewakuacji mówi wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Myśmy podjęli od razu te działania i podjęto decyzję o wysłaniu samolotów.
Jest uruchomiona specjalna infolinia, jej numer to jest kierunkowy 22 523 88 80 dla obywateli polskich. Cały czas to też można pisać pod adresy właśnie alarmowe, które są na stronach MSZ-u. I zmieniamy temat. Ruszają kolejne akcje profrekwencyjne. Gmina z najwyższą frekwencją wyborczą może otrzymać łącznie nawet 2,5 miliona złotych. Wybory to święto demokracji. Święto ważne dla nas wszystkich. Ogłaszamy kolejny program frekwencyjny. Program, który zachęci do tego, aby Polacy wzięli udział w wyborach w większej ilości. Jest program ogłoszony wcześniej, remiza. Program, który jest dla każdej gminy z powiatu, dla tej gminy, która miała najlepszą frekwencję, 1 000 000 złotych na remont remizy lub budowę remizy. To już program, który obowiązuje. A dziś 3 kolejne propozycje. Z mojej działki rolniczej dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60%, a ma do 20 tysięcy mieszkańców, 250 tysięcy złotych na koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte. W każdej gminie, w której frekwencja przekroczy 60%, 250 tysięcy złotych dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na funkcjonowanie klubu sportowego lub klubów sportowych, jeżeli w takiej gminie jest ich więcej. Myślę, że to jest bardzo konkretna propozycja, bardzo duża motywacja dla środowisk sportowych. W ramach powiatu gmina do 20 tysięcy mieszkańców, która będzie miała największą frekwencję w tym powiecie, otrzyma 1 000 000 złotych dofinansowania na zadania wybrane przez mieszkańców. Zatem będą to środki, które trafią do budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że podsumowując, wszystkie 4 programy, o których do tej pory mówili różni przedstawiciele rządu, jedna gmina może otrzymać nawet 2,5 miliona złotych. A jutro mija termin składania wniosków o ujęciu w spisie wyborców osób mieszkających za granicą. Polacy mieszkający za granicą na stałe lub czasowo przebywający poza granicami kraju również mogą głosować w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a zainteresowanie jest niemałe. Łącznie utworzono 410 obwodów wyborczych za granicą. Ich adresy znajdziemy na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulatów i Państwowej Komisji Wyborczej. Aby móc skorzystać z możliwości głosowania poza granicami Polski, należy złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców. Czas na to mija jutro. Zgłoś się do konsula z wnioskiem o ujęcie w spisie wyborców. Możesz to zrobić, jeśli stale mieszkasz za granicą albo będziesz przebywał tam czasowo podczas wyborów. Masz ważny polski paszport. W kraju, do którego możesz wjechać na podstawie dowodu osobistego, wystarczy ważny dowód. To nie jedyna możliwość. Wnioski można składać także drogą internetową na stronie www.ewybory.mszz.gov.pl. Głosować za granicą można również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Na to mamy czas do 12 października. Zaświadczenie otrzymasz od ręki. Do odbioru zaświadczenia możesz upoważnić inną osobę. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia również do wzięcia udziału w referendum. Kolejnym ważnym dla wyborców terminem jest cisza wyborcza. Rozpocznie się ona w najbliższą sobotę o północy i potrwa do niedzieli do godziny 21. W tym czasie nie można rozpowszechniać materiałów wyborczych, podawać wyników sondaży czy eksponować symboli kojarzonych z konkretnymi kandydatami i komitetami. Cisza obowiązuje także w internecie, a za jej złamanie grożą kary finansowe od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. Na teraz to wszystko. Kolejne główne wydanie o godzinie 20. Do zobaczenia z Panem Bogiem.